Ponad 30 punktów znalazło się w porządku obrad ostatniej w tej kadencji 68. sesji Rady Miejskiej Suwałk. W sali nr 26 miejscowego ratusza, sali obrad tutejszego samorządu, po raz ostatni, niezależnie od wyniku wyborów, pojawi się spora grupa aktualnych radnych. Nie znaleźli się na listach wyborczych do przyszłego miejscowego odpowiednika parlamentu. Dwuosobowy skład wywodzący się z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk kończy zupełnie swój byt w Miejskiej Radzie. Z mandatami radnych żegnają się na najbliższe 5 lat, bo tyle trwa kadencja, Adam Wojno oraz Anna Maria Gawlińska. Na żadnej z list nie znalazła się również radna, która ledwie parę miesięcy temu zastąpiła Jacka Niedźwieckiego. Pani Monika Lipińska pojawiła się na krótko i trudno wyrokować, co sprawiło, że nie pojawiła się wśród kandydujących na kolejną, już pełną kadencję. Z rady znika też dwóch, można powiedzieć, weteranów samorządu. Emerytowany dziennikarz Stanisław Kulikowski oraz Andrzej Turowski. Ten ostatni wprawdzie może zostać zastąpiony przez syna Przemysława, który kandyduje z ugrupowania stworzonego przez Czesława Rynkiewicza. O tym, czy uda mu się zrealizować ten plan, dowiemy się z wyników głosowania, czyli za około 2 tygodnie. Z samorządem miejskim żegna się również Wojciech Pająk, radny, który kończącą się kadencję rozpoczynał w szeregach klubu związanego również z urzędującym prezydentem miasta, ale rok temu zmienił barwy i przeszedł do klubu Suwałki Przyszłości. Ta formacja, podobnie jak Mieszkańcy Suwałk, kończy swój byt samorządowy, a tworzący ją radni po prostu rozpierzchli się w sporej części po innych komitetach. Radny Wojciech Pająk jednak nie rezygnuje z kariery samorządowca i aspiruje do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Czy wyborcy pozwolą mu na kontynuację, zobaczymy wkrótce. Do formacji Rynkiewicza, niczym marnotrawne dzieci z Suwałk Przyszłości, wrócili Sylwester Cimochowski, Kamil Klimek, Kamil Lauryn i Anna Ruszewska. Kolejni dwaj, Korneluk oraz Adam Ołowniuk, idą po mandaty z Komitetu Wspólne Suwałki, konkurującym z Rynkiewiczem nie tylko o radę, ale też o fotel prezydenta. Szanse na dalsze sprawowanie mandatu miejskiego radnego ma też Mariola Brygida Karpińska, która do tej pory pracowała w samorządzie wspierana przez klubowych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Jej transfer do Komitetu Czesława Rynkiewicza był jedną z największych personalnych niespodzianek wciąż trwającej kampanii wyborczej.